Reprezentacja Polski po raz kolejny włącza się w Szlachetną Paczkę. To dla nas ważna, coroczna tradycja. Bardzo się cieszymy, że ponownie będziemy mogli pomóc. Wspólnie z całą drużyną przygotowujemy paczki dla rodzin w potrzebie i z tego powodu się bardzo cieszymy. O, teraz nie łączy nas tylko piłka, ale również pomaganie. Po raz pierwszy razem z drużyną męską reprezentacji Polski dołączyłyśmy do akcji Szlachetnej Paczki. W tym roku wspieramy rodzinę pani Marii, która samodzielnie wychowuje trójkę dzieci. 17-letnią Magdalenę oraz 9-letnie bliźniaki, Olgę i Olafa. Pani Maria odeszła od męża, kobieta niestety nie otrzymuje od niego alimentów. Utrzymanie spoczywa tylko na niej. Pracuje w sklepie. Często również biorąc nadgodziny, by zapewnić dzieciom jak najlepszą opiekę. Rodzina, mimo trudnej sytuacji, jest ze sobą bardzo zżyta. Wiedzą, że mogą na siebie liczyć w każdym momencie. Często mówi się, że dla nas kibice są takim 12 zawodnikiem. Na pewno bez nich gra się trudniej. Ich wsparcie jest szczególnie ważne w trudnych momentach, w ciężkich chwilach. Mecze bez kibiców dobitnie nam to pokazały. Dzięki nim dostajemy zastrzyk energii i zmieniamy losy spotkania. Oni są niesamowicie ważni. Piłkarki angażują się w pomoc Szlachetnej Paczce, ponieważ rodziny, które wybieramy, są często osamotnione i nie mają wsparcia z różnych stron, potrzebują po prostu pomocy. I my teraz jako piłkarki, piłkarze chcemy być po prostu dla nich 12 zawodnikiem. Takim 12 zawodnikiem dla wybranej rodziny, która potrzebuje pomocy. Może zostać każdy, kto zaangażuje się i przygotuje Szlachetną Paczkę. To nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim zastrzyk nadziei, że będzie lepiej. Ty też możesz być 12 zawodnikiem dla rodzin w potrzebie. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl. Dołącz do nas.